Drodzy, mróz już powoli jest. Pytanie, czy spadnie śnieg, to jest zawsze jedno z takich pytań, które pojawia się w okresie przedświątecznym, bo zbliżają się święta i nie da się tego ukryć. Zresztą tym faktem w ogóle nie jesteśmy zaskoczeni. O świętach nie daje nam zapomnieć ani kalendarz, a przede wszystkim o świętach nie daje nam zapomnieć handel, który bardzo dobrze przygotowuje się do okresu świątecznego. My powoli dopiero w ten okres świąteczny, adwentowy wkraczamy, rozpoczną się przygotowania, pojawi się pytanie, gdzie będziemy spożywać wieczerzę wigilijną, kto do nas przyjedzie, jak to wszystko będzie wyglądało, ale absolutnie świętami nie jesteśmy zaskoczeni. Lepiej lub gorzej, ale jesteśmy do nich przygotowani. Natomiast kiedy zadamy sobie pytanie o sedno świąt, o to, z czym one są związane, na kogo tak naprawdę czekamy, wtedy myślę, że pojawi się też pytanie o to, czy w ogóle tak naprawdę w tej perspektywie świątecznej w jakikolwiek sposób się przygotowujemy. Może dla wielu z nas jest to trudne pytanie, bo jak, kiedy, w jaki sposób to ma wszystko nastąpić? Zresztą to są pytania, które pojawiają się również na kartach Ewangelii. Jezus również był pytany, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, jak będzie to wyglądało, kiedy przyjdzie po raz drugi. Te wszystkie pytania jakby odnosiły człowieka w zupełnie inną perspektywę, próbując do tego przygotować nas w zupełnie inny sposób. A co mówi Chrystus? Wraca człowieka z powrotem na ziemię, do miejsca, w którym jest, do czasu, w którym teraz żyjemy, pokazując, że prawdziwe przygotowanie to nie jest przygotowanie do czegoś, czego zupełnie się nie spodziewamy, ale prawdziwe przygotowanie to zrozumienie tego, jak dzisiaj, tu i teraz ma wyglądać nasze życie. Taki jest również nasz tekst kazalny, który będziemy rozważać w najbliższą niedzielę, w którym Paweł próbuje pokazać, w jakiej perspektywie powinniśmy żyć, jak powinno dziś wyglądać nasze życie, kiedy wiemy, że czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy teraz tekst. Słowo Boże, które będzie nas wprowadzało w rozważanie w pierwszą niedzielę Adwentu, to fragment listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w 13 rozdziale od 8 wiersza takie znajdujemy słowa. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnia. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, byście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się zbroją światłości. Drodzy, to jest ta perspektywa, którą daje nam apostoł Paweł. Byśmy, czekając na Chrystusa, nie myśleli o tym, kiedy to nastanie, w jaki sposób to wszystko się wydarzy, ale byśmy, wypełniając przykazanie miłości tu i teraz, względem drugiego człowieka, wiedzieli, że to jest najlepsze przygotowanie na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Nie musimy żyć wtedy w stresie, nie musimy żyć wtedy w lęku, nie musimy żyć wtedy z pytaniami, czy jesteśmy przygotowani. Jeśli wypełniamy zakon miłości, to tak naprawdę każdy dzień jest dla nas dniem, w którym jesteśmy gotowi na to, by spotkać Jezusa Chrystusa. Zapraszam na wspólne nabożeństwo, zapraszam do wspólnego rozważania Bożego Słowa.